był fragment hymnu Królestwa Hiszpanii. To dość rzadki hymn, ponieważ niewiele z nich na świecie nie ma słów. Od razu zaznaczam, że będę się starał dobrze artykułować hiszpańskie słowa, choć nie znam języka najlepiej. Królestwo jest ponad 1,5 razy większe od Polski. Panuje to król Filip VI Bourbon z plus ultra na ustach, czyli hasłem kraju wciąż dalej. Jest jedną z 12 monarchii w Europie. Jej nazwa wywodzi się od słowa Hispania, co oznacza ziemia królików. W ogóle język hiszpański jest drugim językiem na świecie, mówi nim ponad 300 milionów osób w 44 krajach, a jest językiem urzędowym w 23. Ich język zaczerpnął z arabskiego jakieś 4000 słów, co stanowi 8% ich języka. A jeśli już o językach mowa, to na Wyspach Kanaryjskich można usłyszeć język gwizdany. W Hiszpanii narodowym zwierzęciem jest byk, a narodowym alkoholem jest sherry i sangria. Narodowym hobby jest gra na loterii. Produkują tam 44% światowej oliwy, ale kraj jest zadziwiający, bo choć logo Chupa Chups zaprojektował kataloński malarz surrealistyczny Salvador Dali i pochodzą stamtąd takie sławy jak właśnie Dali czy Picasso, to Hiszpanie wymyślili mopa i beret. Witam w kraju, gdzie słowo duda oznacza wątpliwość, a słowo Colgate oznacza powieś się. Jeśli się wybierasz na seans do hiszpańskiego kina, to miej na uwadze, że zamiast biletu dokonasz zakupu marchewki. I nie dlatego, żeby uwielbiali królika Baxa, czy dlatego, że zdrowa żywność jest kluczem do dobrego zdrowia. Zamiast biletu sprzedawane jest warzywo po to, aby ominąć kwestię podwyżki podatków. Za sprzedaż marchewki należy bowiem odprowadzić 4% podatku, natomiast od biletu na film 21%. Oczywiście zakup marchewki oznacza tym samym całkowicie darmową projekcję filmu. To nie koniec rewelacji. W restauracji El Celer de Can Roca można zamówić jedne z najdziwniejszych lodów na świecie o smaku dymu kubańskich cygar. Albo wyczytałem, że w Corea del Rio mieszka około 700 potomków japońskich samurajów, którzy osiedlili się w tej okolicy w XVII wieku. Czy potrafili grać w koszykówkę, nie wiem, ale wiem, że hiszpańska drużyna koszykówki musiała zwrócić swoje złote medale wygrane podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney w 2000 roku, kiedy się okazało, że w 12-osobowej drużynie grało tylko 2 niepełnosprawnych zawodników, a reszta udawała niepełnosprawność. Mówi się, że hiszpański komitet olimpijski orzekający o niepełnosprawności tak naprawdę nie sprawdzał, czy ktoś był niepełnosprawny, czy nie. Człowiek z ulicy mógł wejść, przedstawić się i powiedzieć, że jest niepełnosprawny i już był w drużynie. Ciekawie też było w 1930 roku, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych zablokował i zwrócił listy nadane z Hiszpanii. Dlaczego? Bo na niektórych znajdował się znaczek prezentujący nagą kobietę. Był to pierwszy tego typu znaczek. Jeśli już wam się zaczęła podobać Hiszpania, to studzę od razu zapał. Wysokość mandatów za wykroczenia jak jazda pod wpływem alkoholu czy przekroczenie prędkości o 60 km na godzinę uzależniona jest od przychodów kierowcy i może sięgnąć nawet 70 tysięcy euro. W skrócie historia Hiszpanii wyglądała tak. Archeolodzy znaleźli na terenie Hiszpanii szczątki 12-osobowej grupy neandertalczyków, którzy zostali zabici, zmasakrowani oraz zjedzeni przez innych ludzi około 42 tysięcy lat temu. W starożytności byli tu kolejno Iberowie, Celtowie, Fenicjanie, Grecy, Kartagińczycy, Rzymianie, plemiona germańskie, Wizygoci, potem dłużej tu balowali Arabowie i muzułmanie z północnej Afryki, czyli Berberowie, potocznie nazywanych Maurami. Średniowieczna Konkwista powoli wypierała ich z regionu, by w końcu emirat Grenady, czyli ostatni ich bastion, padł w 1492, czyli tego samego roku, kiedy odbyła się wyprawa Kolumba. Z dalekich zamorskich wypraw przywieźli ziemniaki, tytoń, pomidory, kakao i kukurydzę. Napływ bogactw Nowego Świata budował siłę państwa, którą potem zmarnowali Habsburgowie. Późniejszy rozwój pod skrzydłami Bourbonów przerwał Napoleon i utrata amerykańskich kolonii. Była pierwsza republika i pierwsza wojna światowa.
światowa, w której Hiszpania nie brała udziału. Nieudane rządy króla Alfonso XIII, zniechęcająca dyktatura generała Derriery. Potem była Druga Republika, wojna domowa. Pojawili się nacjonaliści z generałem Franco. Krwawa wojna kosztowała życie wielu ludzi i zakończyła się dyktaturą zwycięskiego generała Franco. To z myślą o tej tragedii Picasso namalował Guernikę, a generał Franco złowił 7-tonowego wieloryba. Neutralność w czasie II wojny światowej była po części wynikiem ogromnych zniszczeń kraju spowodowanych wojną domową. Hiszpania była potem izolowana na arenie międzynarodowej, generał Francisco Franco proklamował w 1947 monarchię, a siebie ustanowił regentem. Generał rządził Hiszpanią do śmierci w 1945, kiedy to nastąpiła restauracja Bourbonów i głową państwa został król Juan Carlos I. Rozpoczęła się budowa demokracji w Hiszpanii. Proces trwał do 1982, od kiedy można mówić o nowoczesnym państwie. 4 lata później Hiszpania stała się członkiem Unii. Ciekawie było za to parę razy w najnowszej historii tego kraju. 17 stycznia 1966 w pobliżu hiszpańskiej wioski Palomares rozbił się amerykański samolot z 4 bombami termojądrowymi. Wypadek został w ówczesnych czasach utajniony. Na szczęście wszystkie bomby udało się odnaleźć. Potem 27 marca 1977, kiedy na lotnisku na Teneryfie doszło do zderzenia 2 samolotów, zginęły 583 osoby, co powoduje, że jest to największa katastrofa lotnicza w historii. I jeszcze w 2002 roku 30 żołnierzy z oddziału brytyjskiej piechoty morskiej przypadkowo najechało Hiszpanię. Potocznie mówi się, że żółty kolor na fladze symbolizuje piasek koridy, a czerwień krew toreadora. 2 filary na fladze symbolizują słupy Herkulesa, czyli skały zamykające Morze Śródziemne. O fladze dzieci uczą się w szkole, natomiast co ciekawe, w szkołach do nauczycieli mówi się po imieniu. To nie koniec zadziwiających faktów, bo Hiszpanie rzadko jadają śniadania. Mają największą liczbę barów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. 1 bar przypada średnio na 129 osób. Jeśli chciałbyś dotrzeć do jakichś atrakcji turystycznych, to pomocne mogą być w dotarciu do celu taksówki, więc warto wypatrywać aut z zielonym światłem na dachu. Taksówką może warto pojechać do Limite Zero, które mieści się na jednym z andaluzyjskich wzgórz. Tam za 15 euro istnieje możliwość skorzystania z międzynarodowego zjazdu linowego i podróży z Hiszpanii do Portugalii. Co więcej, taki zjazd umożliwia podróż w czasie, gdyż w Portugalii obowiązuje inna strefa czasowa. Nie wiem, czy na tym zjeździe był Enrique Iglesias, ale jedno jest pewne, że ten kontynuuje tradycję śpiewania ojca. Tylko nieliczni za to wiedzą, że jego ojciec Julio Iglesias był w przeszłości bramkarzem w drużynie juniorów Realu Madryt. Jego karierę piłkarską przekreślił wypadek samochodowy, po którym nie był w stanie chodzić 2 lata. Podczas pobytu w szpitalu jedna z pielęgniarek dała mu gitarę, na której szybko nauczył się grać. No i odkrył swój talent muzyczny. Cęgie kulinarne głowy 48-milionowej Hiszpanii zastanawiały się, co można takiego zrobić z pomidorami. Doszli do wniosku, że można przygotować salsę, albo zupę pomidorową, albo koncentrat, sok, bruschettę, smażone zielone pomidory, ketchup, sos do spaghetti czy do pizzy. Natomiast w miejscowości Bunol jego mieszkańcy doszli do wniosku już w 1945, że można się nimi po prostu rzucać. Dlatego organizowane jest święto La Tomatina, w czasie którego uczestnicy obrzucają się nawzajem tonami pomidorów. To wyjątkowe święto, przypadające na ostatnią środę sierpnia. No i to wyjątkowy dzień. Przyciąga uwagę całego świata, bo to największa na świecie bitwa na jedzenie. W 2017 impreza przyciągnęła 22 tysiące osób. Do miasteczka Bunol, położonego 40 km od Walencji, przyjeżdżają turyści i mieszkańcy Hiszpanii, by stoczyć gigantyczną, pomidorową bitwę. Nietypowa walka zazwyczaj trwa 1,5 godziny, a jej początek i koniec wyznaczają wystrzały rakiety. Uczestnicy zużywają około 160 ton pomidorów, które zwozi się ciężarówkami. Korzenie tomatiny sięgają 1945, kiedy to grupa nastolatków wszczęła bójkę podczas odbywającej się w ostatnią środę sierpnia parady i zaczęła obrzucać się pomidorami z pobliskiego sklepu. Ja zapraszam jeszcze na odcinek 2 o Hiszpanii. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to dajcie kciuki do góry, a jak nie, to w dół. A my się widzimy, no jak się porzucacie porządnie tymi pomidorami. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam. Albo wyczytałem, że w Koradia... Gdzie to wyczytałem?
Mówi się, że hiszpański komitet olimpijski orzekający o niepełnosprawności tak naprawdę nie sprawdzał, czy ktoś był niepełnosprawny. Dlaczego? Nieudane rządy króla Alfonso XIII, zniechęcająca dyktatura generała Derriery. O Jezu.